Państwu, witam Państwa serdecznie. Ja jestem pracownikiem firmy Natura Vita i Naturvit. Jestem pracownikiem laboratorium. Mam przyjemność przedstawić Państwu tematykę mieszanek adaptogennych, mieszanek funkcjonalnych, które produkujemy w naszej firmie. Szanowni Państwo, marka Natura Vita funkcjonuje na rynku od około 5 lat. Jesteśmy producentem, marka jest producentem. Natura Vita jest to marka i producent naszych herbat funkcjonalnych. Zapewne większość z Państwa miała do czynienia z naszymi produktami, ale chciałabym przybliżyć bardzo szybko, czym się zajmujemy. Jesteśmy producentem polskim, produkujemy herbaty ziołowe, suplementy diety, herbaty owocowe, susze pojedyncze, ziołowe. Jak wiadomo, herbatki i napary to są najlepsze sposoby na naturalną suplementację, ponieważ naturalne składniki najlepiej przenikają. Jest to najlepsza forma wchłaniania w formie płynnej, jeżeli chodzi o efektywniejsze działanie tych składników mineralnych. Mamy w swoim portfolio około 150 mieszanek funkcjonalnych, w tym 75 suplementów diety, mieszanek funkcjonalnych, oraz 150 mieszanek ziół pojedynczych i owoców. W 100% jesteśmy firmą, która produkuje z ziół naturalnych, bez dodatków barwników, bez dodatków aromatów, konserwantów, substancji pomocniczych. Mamy swoje plantacje, jest to 350 hektarów plantacji, z których pozyskujemy surowiec do naszych herbat, tych, które funkcjonują na rynku, więc te plantacje są kontrolowane w sposób kontrolowany, bez zbędnych substancji pestycydowych czy też metali ciężkich. Jako jedyni, również plantacje w ekologii, to jest 42 hektary oraz jedyna w Polsce taka plantacja lipy w miejscowości Kije, tutaj w naszym województwie świętokrzyskim. Działamy w systemie ISO 2001-2018 i jesteśmy firmą, która posiada swoje laboratorium zakładowe, gdzie badamy wszystkie podstawowe funkcje fizykochemiczne i substancje czynne tych ziół, które wypuszczamy na rynek. Nawiązując do tematyki tych adaptogennych, mieszanek funkcjonalnych i tego, że w czasy współczesne ten pośpiech, stres, chemizacja żywności, zatrucie środowiska, wszystko to nam towarzyszy na co dzień, sprawia, że sięgamy po zdrowszą alternatywę, prawda, leków, jaką przygotowaliśmy chociażby tutaj my, nasza firma, susze ziołowe i owocowe. Szanowni Państwo, adaptogeny jest to wyjątkowy dar natury. Nazwa adaptogen pochodzi od łacińskiego słowa czasownika adaptare, czyli co oznacza przystosować się, dopasować, dopasowywać. I współczesny rozkwit adaptogenów, czyli tych roślin, które działają na stres, przede wszystkim zawdzięczamy nie tylko medycynie ajurwedyjskiej, ale w głównej mierze medycynie i naukowcom sowieckim, czyli rosyjskim. To ich badania stały się pomostem przede wszystkim, że wiedza o tych ziołach adaptogennych zaczęła przedostawać się właśnie na zachód. I pokrótce chciałam Państwu powiedzieć o tym, że właśnie rosyjscy badacze w 1943 rozpoczęli właśnie badania nad substancjami wzmacniającymi dla żołnierzy, robotników i sportowców. Zaczęli szukać substancji tego cudownego eliksiru. Na początku były to poszukiwania skierowane na formułę chemiczną, jednak w 50. latach odkryto pewną grupę roślin, która wykazywała szczególne właściwości właśnie adaptogenne. Przebadano około 4000 roślin, z których 12 wykazywały niespotykanie wysokie właściwości wzmacniające na organizmy. I nazwano te substancje, te rośliny nazwano adaptogenami.
ponieważ ich działanie opierało się przede wszystkim na zwiększaniu zdolności przystosowawczej w obliczu trudnych warunków otoczenia. Lata 60. powstaje też specjalny Instytut Fizjologii i Farmakologii Adaptacji we Władywostoku i prekursorami adaptogenów to jest Lazarew i Breckman. Rosyjscy uczeni. Rośliny, które odkryto, miały tak silne właściwości, że po prostu zdecydowano się je wykorzystać jako również część diety astronautów w lotach kosmicznych przez agencję NASA czy agencję Roskosmos. Również sportowcy używali tych adaptogenów, olimpijczycy, także rozpoczęła się era właśnie popularyzacji tych roślin. Co to są, tak jak już wspomniałam tą definicję, co to znaczy samo słowo, ale przede wszystkim są to rośliny nietoksyczne, charakteryzujące się specyficznym wpływem na ciało i umysł. Nadrzędną właściwością wszystkich adaptogenów jest niwelowanie skutków stresu bez jakichś szkodliwych skutków dla organizmu. Według biologii istnieją przede wszystkim trzy kryteria, które musi spełniać taka roślina, aby mogła była być zaklasyfikowana do grupy adaptogenów. Muszą być to zioła nietoksyczne, adaptogeny, zioła nietoksyczne. Następnie substancje, które zapewniają niespecyficzną odpowiedź organizmu na stres, czyli stosowanie adaptogenów pozwala na sprawne funkcjonowanie organizmu w obliczu czynników stresogennych bez pozbawienia organizmu rezerw energii życiowej. Chodzi tutaj o działanie całościowe, holistyczne, czyli wzmacnianie odporności całego organizmu, nie zaś konkretny wpływ na jeden konkretny organ czy układ. Przeciwnym takim przykładem jest kofeina czy na przykład amfetamina, które również mają to działanie w zwiększaniu adaptacji na stres, jednak w dłuższym stosowaniu prowadzą do wyczerpania energii w organizmie. I kolejną cechą to jest adaptogenów, że mają normalizujący wpływ na organizm, czyli taką naturalną inteligencję, nazywamy to naturalną inteligencją, czyli rośliny rozpoznają, czują, czego brakuje w organizmie lub co występuje w nadmiarze i redukują te dysproporcje. W ten sposób przywracają homeostazę. Szanowni Państwo, w naszych mieszankach, tych 75 suplementach wykorzystujemy NaturaVita, wykorzystujemy niektóre z tych adaptogenów i tutaj chciałabym przybliżyć Państwu takie rośliny jak różeniec górski, korzeń, żeńszeń chiński, korzeń Panax, żeńszeń syberyjski, leuzea, kłącze i to jest szczodrak krokoszowaty, inaczej nazywany, miłożąb japoński, ginkgo biloba, bardzo popularny i wąkrotka azjatycka, Centellia asiatica. Nasze produkty to przede wszystkim główny produkt, który występuje i który jest adaptogenem. Jego funkcja przede wszystkim ma spełniać funkcję zabójcy stresu. To jest mielony sól ziołowy, gdzie występują trzy adaptogeny. Żeńszeń, jeden i drugi, żeńszeń syberyjski, chiński, leuzea oraz różeniec. I przede wszystkim jest to forma mielonego produktu, czyli może być przeznaczona do zaparzania. Jest to, jak wspomniałam, zabójca stresu, poprawia jakość życia poprzez zniwelowanie uczucia zmęczenia, wspomaga zdolności adaptacyjne, ten produkt, normalizujące, przeciwdziała skutkom nieustannego napięcia nerwowego, pozytywnie wpływa na krążenie, obniżając stężenie złego cholesterolu i podnosząc stężenie dobrego cholesterolu, zapobiega arytmii, działa ochronnie, regulując również na wątrobę, usprawnia funkcje seksualne. O tym wiemy, że żeńszeń właśnie ma takie właściwości wpływające na
na usprawnienie funkcji seksualnych. Żeńszeń, roślina znana Państwu, ja chciałam zwrócić uwagę na ginsenozydy, które zwiększają stężenie acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika w tkance mózgowej. Wpływają poprzez to na poprawę koncentracji, pamięci, ochraniają neurony przed negatywnym wpływem wolnych rodników. Również, co jest ciekawe, posiadają właściwości ochronne na tkankę kostną i chronią przed osteoporozą. Przyczyniają się, niektórzy naukowcy twierdzą, że przyczyniają się do zwiększania ilości estrogenów, czyli w ten sposób po prostu działają na tkankę kostną w okresie pomenopauzalnym, na przykład u kobiet. Kolejnym takim adaptogenem, który mamy w swojej propozycji, jest to różeniec górski, korzeń mielony, skapsułkowany, dawka terapeutyczna, która jest przyjmowana, to jest 200-600 mg suchego ekstraktu, w naszym produkcie jest 400. Jest to tak zwany złoty korzeń lub arktyczny korzeń. Importujemy ten korzeń z Rosji. Najważniejszymi związkami biologicznie czynnymi tutaj, jeżeli chodzi o tą roślinę, to są w szczególności polifenole, rozawina i rozaryna, ale również flawonoidy, garbniki, mikroelementy, miedź, mangan, selen, chrom. Szanowni Państwo, właśnie polecane korzeń różeńca polecane jest, jeżeli chcemy zwiększyć wydolność naszego organizmu. Jest to naturalny substytut kawy, który polecany jest przez, no można powiedzieć, naturoterapeutów, no również na obniżoną odporność, czy tak zwaną mgłę mózgową, brain fog. Działa kardioprotekcyjnie również. Poprawia samopoczucie na tyle istotne, że jest to adaptogen również stosowany w przypadkach depresji i stanach lękowych. Nie powinno się go łączyć z innymi lekami o działaniu psychostymulującym i przyjmujemy ten preparat w godzinach przedpołudniowych. Kolejną mieszanką, naszym produktem są mieszanki, to są wszystko mieszanki ziołowe, krojone zioła w postaci takiej, jak one występują w przyrodzie. Jest mieszanka dedykowana dla kobiet, suplement diety, gdzie występują tutaj rośliny, które nazywamy przyjacielem kobiet, takie jak krwawnik, przywrotnik, koniczyna i właśnie jeden z adaptogenów, między innymi zwany leuzeą czy szczodrakiem krokoszowatym. Cała mieszanka wpływa, normalizuje, łagodzi objawy menopauzy, reguluje gospodarkę hormonalną, zmiany nastroju, czyli uczucie gorąca, poty, działa regulująco, stymulująco na układ płciowy kobiety, zawiera dużo antyoksydantów, dzięki czemu oczyszcza również organizm z toksyn. Pita regularnie naprawdę pomaga, mamy pacjentów czy klientów, którzy bardzo sobie chwalą panie, które stosują ten preparat i w tym okresie menopauzalnym czy pomenopauzalnym mają po prostu spokój. Tutaj występuje jeden z adaptogenów, które stosujemy zarówno w preparacie dla kobiet, jak i później dla mężczyzn, o czym powiem, czyli szczodra krokoszowaty, leuzea, korzeń życia. Roślina jest niezwykle ceniona przede wszystkim przez pracowników umysłowych, menadżerów, sportowców, dzięki swoim unikalnym właściwościom, które podnoszą koncentrację, funkcje poznawcze, jasność umysłu, a nawet mówi się, że inteligencję. Wspomaga ten korzeń, wspomaga samoregulację organizmu, powrót do równowagi, zwalczanie chorób własnymi siłami, czyli zwiększa odporność. Jest to też naturalny afrodyzjak, który podnosi poziom libido. Jeżeli chodzi tutaj o jeszcze inną właściwość, to dzięki wysokiej zawartości fitosteroidów świetnie wspomaga budowę masy mięśniowej, zwiększa wydolność podczas wysiłku fizycznego i przyspiesza metabolizm. Dzięki temu bardzo dobrze nadaje się zarówno dla osób budujących tą masę mięśniową, ponieważ zwiększa tą wchłanialność białka,
trochę jak dla osób, które chcą zrzucić parę zbędnych kilogramów. Ta leuza znajduje się korzeń również w mieszance dla mężczyzn i tutaj, jeżeli chodzi o tą budowę masy mięśniowej, przemianę materii, przyswajanie białka, w takim składzie jest ona polecana dla mężczyzn. Tutaj mamy też buzdyganek naziemny, Tribulus terrestris, i mieszanka w całości daje dobry efekt energetyczno-seksualny, zwiększa te siły fizyczne, wytrzymałość, równowagę psychiczną, koncentrację, zapobiega przerostom gruczołu krokowego. Kolejną mieszanką to jest herbatka funkcjonalna, suplement diety dla seniorów i tutaj w oczekiwaniu właśnie na to, że na tą grupę, dla tej grupy docelowej stworzyliśmy mieszankę, gdzie występuje miłożąb japoński, ginkgo biloba, żeńszeń syberyjski i przede wszystkim serdecznik, głóg, kwiatostan i owoc. Ta mieszanka jest pomocna i powoduje, wspomaga pamięć i koncentrację, funkcję poznawczą osób starszych, rewitalizację organizmu, działa kardioprotekcyjnie, dlatego że znajduje się tam i serdecznik, i głóg, i owoc, i kwiatostan, zawiera antyoksydanty oraz zwiększa odporność organizmu fizyczną i psychiczną. Troszeczkę chciałabym czasu poświęcić miłożąbowi, czyli ginkgo biloba, znanemu tutaj Państwu pewnie od lat. Jest to drzewo, które przetrwało wiele milionów lat, prawie 200. Było to możliwe dzięki bardzo dużej wytrzymałości i skutecznym mechanizmom obronnym tego drzewa. Dobrze znosiło ono promieniowanie, między innymi też jonizujące i skażenia przemysłowe i te odporne również na zanieczyszczenia drobnoustrojami przenoszonymi przez ptaki, czy wiatr, czy rośliny. Drzewo zawiera, jest to bogactwo silnych substancji bioaktywnych. Wyciąg z miłożębu zawiera ponad 60 takich substancji, między innymi flawonoidy, biflawony, terpeny, steroidy, hydroksykwasy. Opóźnia starzenie się skóry, zawiera substancje, które przede wszystkim poprawiają krążenie w naczyniach mózgowych. Dzięki temu mózg jest dotleniony i komórki mózgowe są dotlenione i odżywione. W efekcie tego neurony przekazują skutecznie impulsy nerwowe, poprawiają w ten sposób procesy myślowe, koncentrację, zapamiętywania. Zaleca się miłożąb również osobom z chorobą Alzheimera, ponieważ prawdopodobnie wiele badań wskazuje na to, że wyciąg z miłożębu zapobiega tworzeniu się złogów beta-amyloidu, który uszkadza komórki nerwowe u osób cierpiących na tą chorobę. I dzięki stosowaniu preparatom właśnie można spowolnić też osoby, które wykazują właśnie tutaj zaburzenie koncentracji. Czyli generalnie jest to bardzo dobra ochrona układu nerwowego, spowalniająca starzenie się tkanki nerwowej i wpływająca na pamięć. Herbatka kolejna to jest herbatka mieszanka funkcjonalna dla studentów. Jest tutaj, jak Państwo widzicie, kilka z tych adaptogenów. Stworzyliśmy produkt, który przeciwdziała zmęczeniu i pozwala po prostu wspomóc nadwyrężony organizm, młody organizm. Jest tutaj różeniec górski, miłożąb i żeńszeń syberyjski, korzeń. Czyli wszystkie rośliny, które mają działanie adaptogenne, zwiększają formę organizmu. Systematyczne picie tej herbaty powoduje, wspomaga koncentrację, usuwa zmęczenie, pozwala na dłuższą, intensywniejszą naukę, niweluje uboczne skutki nadwyrążonego organizmu bez skutków ubocznych. Jest jeszcze jeden produkt, to jest suplement diety na pamięć, gdzie dołożyliśmy do tego składu, jest yerba mate guarana, ale znalazła się roślina wąkrotka azjatycka, Centella asiatica, i wraz z miłożębem, różeńcem, żeńszeniem, wąkrotką,
ta herbata wspomaga przede wszystkim zdolności poznawcze, koncentrację i pamięć. Jeżeli chodzi o gotu kole, czyli wąkrotkę azjatycką, znalazła ona szczególne w medycynie naturalnej, jest ona stosowana w Ajurwedzie, szerokie zastosowanie, ma właściwości odmładzające, wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, wspomaga pamięć i koncentrację. Aktywuje również uwalnianie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, białka, który pobudza tworzenie się nowych komórek mózgowych. Ma zapobiegać depresji, zmniejszać również niepokój. Polecana jest tutaj w przypadku również cukrzycy. Szanowni Państwo, ja chciałam tutaj oddać głos koledze, który podsumowałby działanie tych adaptogenów, panu Januszowi Helbinowi. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Pani Agnieszce. Drodzy Państwo, współpracuję z firmą NaturaVita i tutaj postaram się uzasadnić stosowanie adaptogenów z racji wszechobecnego w naszym stresie, w naszym życiu stresu. Mówimy, że wszyscy, którzy stosują ziołowe adaptogeny, zachowują dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, przeżywają swoje dni bez tego nadmiernego napięcia zwanego inaczej stresem. Drodzy Państwo, pojęcie stresu jest już znane od lat 30. Wtedy w roku 36 wprowadził je do literatury naukowej dr Hans Zeile, Austriak z pochodzenia, praktykujący w Kanadzie. Dla zachowania ciągłości jego pracy, promowania badań i edukacji w tej dziedzinie powołano nawet Międzynarodowe Stowarzyszenie Fizjologii Stresu. Jak przedstawić to zjawisko? Stres jest wszechobecny w naszym życiu. Jesteśmy poddawani konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym, egzaminom rzeczywistym i sytuacyjnym. Wiąże się z przeżywaną niepewnością, zagrożeniem niepowodzenia, napięciem i obciążeniem. W sytuacjach przykrych, niechcianych, obciążających, w odpowiedzi na konflikt, trudności zawodowe, obawy, lęki i brak akceptacji, pojawiają się fizjologiczne reakcje obronne organizmu. Długotrwałe napięcie skutkuje zaburzeniami psychicznymi, psychosomatycznymi i upośledza odporność. W chronicznym stresie organizm męczy się, szybciej zużywa i starzeje. Stres rujnuje zdrowie, atakuje niezależnie od wieku, psuje jakość życia. Powszechnym objawem, który dotyka znaczącą część społeczeństwa, jest poczucie napięcia i obawy, inaczej lęku. Lęk okalecza psychicznie i deformuje osobowość. Ma zmienny charakter, nasilenie i przebieg. Zaburzenia lękowe paraliżują życie rodzinne, zawodowe i towarzyskie. Stanowią najbardziej powszechny problem w obszarze zdrowia psychicznego. Bardziej powszechne wśród kobiet, dotykają także dzieci i dorosłych mężczyzn. Jak przebiega reakcja stresu? Reakcja stresu jest atawizmem z czasów minionych, kiedy człowiek był przygotowywany na zagrożenie. Człowiek pierwotny dzięki temu mógł podejmować szybkie decyzje w typie walcz albo uciekaj. Mówimy o człowieku dlatego, że w królestwie zwierząt podobne reakcje nie są jednolite. Inaczej zachowuje się tygrys, inaczej zachowuje się niedźwiedź, inaczej zachowują się gryzonie. Stres występuje w sytuacji dyskomfortu psychicznego dotyczącego warunków lub wymagań sytuacji przekraczającej możliwości realizacji. Reakcja stresowa aktywuje istotne układy ustroju człowieka. Krwionośny, mięśniowo-szkieletowy, trawienny, nerwowy, odpornościowy. Zwiększa się wydzielanie adrenaliny, tyroksyny, kortyzolu. Przyspiesza akcja serca i oddech.
rośnie napięcie mięśni i ciśnienie krwi, zmniejsza wrażliwość na ból, przyspieszają procesy przemiany materii, wzrasta wydolność i siła fizyczna. Uwaga skupia się na zagrożeniu lub zadaniu z wyłączeniem pozostałych elementów otoczenia. Co dowodzi na przykład, że gdy jesteśmy w stanie albo w okolicznościach reakcji stresowej, z pewnym trudem reagujemy na elementy związane z otoczeniem w typie inne zadania, koncentrujemy się wyłącznie na jednym określonym zadaniu. Człowiek jest pobudzony, zniecierpliwiony, odczuwa przymus działania, złość, gniew, niepokój i lęk. Fizjologia stresu wyznacza wydzielanie substancji neuroprzekaźnikowych i aktywacja hormonalnego szlaku wydzielniczego, który wyznacza poziom kortyzolu w nadnerczach. Więc wszystkie roślinne adaptogeny i mieszanki, które między innymi pani Agnieszka wymieniła przede mną, w ostatecznym celu nawiązują do możliwości redukcji wydzielonego wcześniej kortyzolu. Kortyzol, ogólnie zwany hormonem stresu, reguluje pośrednio przebieg wielu procesów somatycznych. Dla reakcji stresowej ograniczonej w czasie istnieje mechanizm samoregulacji, który ogranicza poziom kortyzolu. W przypadku reakcji stresowej przedłużonej lub chronicznej mechanizm samoregulacji ulega zaburzeniu, zniesieniu, a poziom kortyzolu znacząco wzrasta. Częste aktywowanie reakcji na stres narusza zasoby organizmu bez niezbędnego, czy inaczej bez niezbędnej regeneracji, przeciąża fizycznie i zachowawczo. Przyczyny stresu są szerokie. Klasyfikacja obejmuje zespół zmian fizjologicznych wywołanych działaniem bodźców szkodliwych, a stres psychologiczny traktuje jako zaburzenie mechanizmów regulacyjnych. Okoliczności powstania stresu należą do ograniczenia możliwości normalnego funkcjonowania, przeciążenia, utrudnienia, zagrożenia lub konfliktu motywacyjnego. Rodzaje stresorów, czynników, które powodują stres, są na przykład silne i ograniczone w czasie, niech to będzie powiedzmy wizyta u dentysty, stresory ograniczone czasowo i emocjonalnie w typie zgon lub choroba bliskiej osoby, utrata pracy, stresory okresowe w rodzaju przygotowanie do świąt lub remont. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy, jak bardzo, prawda, wyczerpujące, męczące i stresujące jest przeprowadzenie na przykład z jednego mieszkania do drugiego, remont domu i okoliczności związane. Stresory przewlekłe, wyniszczająca choroba, długotrwały konflikt w rodzinie. Stresory fizyczne, hałas, gorąco, zimno, wahania temperatury, zmiany ciśnienia. Pan doktor, który przed panią Agnieszką tutaj wzmiankował, prawda, o możliwych zmianach. Mówimy tutaj w tej chwili, że jesteśmy podatni na rozwój infekcji układu oddechowego, ponieważ nastąpiła zmiana temperatury. Zmiana temperatury, do której nasze organizmy nie były przygotowane. Ta zmiana wystąpiła w zasadzie w sposób skokowy. Nasze organizmy reagują na tę zmianę w sposób związany tutaj z możliwością infekcji. Wcześniej są to zmiany, powiedzmy, prozapalne. Wszystko to, co dotyczy tych zmian, rośliny, które wcześniej zostały wymienione jako adaptogenne, mogą w jakiś sposób kontrolować i łagodzić. Drodzy Państwo, jak opisać przyczyny i psychospołeczne uwarunkowania stresu? Już mówiliśmy, są to przeciążenia ilościowe, jakościowe, niejasność i konflikt roli rodzinnej lub zawodowej, brak wsparcia. Ustalenie przyczyn stresu stanowi wstęp do jego redukcji. Następny etap obejmuje zapobieganie jego negatywnych skutków.
Warunki powstawania stresu wynikają nie tylko z sytuacji postawionych zadań lub oczekiwań otoczenia. Człowiek sam sobie stawia wymagania, jest autorem oczekiwań wobec samego siebie. Stresujące jest przekonanie o niemożności sprostania wymaganiom przy pomocy dostępnych możliwości. Stres powstaje w poczuciu utraty kontroli bieżących wydarzeń i następującej bezradności. Ludzie przez wiele lat radzą sobie w ciężkich warunkach, gdy zachowują wpływ na przebieg własnego życia. Drodzy Państwo, jakie są skutki i konsekwencje występowania stresu? Człowiek w stanie reakcji stresowej tak, więc przyspieszamy, prawda, mówimy o konsekwencjach. Tak, drodzy Państwo, podsumowując, człowiek jest w stanie napięcia, pobudzenia, odczuwa strach, złość, gniew i lęk. Przedłużony stres powoduje fizjologiczne oszczędzanie energii, zaniechanie działania, apatię, smutek, poczucie bezradności i winy. Utratę zaufania do samego siebie. Stres obniża poczucie własnej wartości i teraz istotne zagrożenia. Nasilony i przedłużony stres prowadzi do rozwoju różnego rodzaju chorób somatycznych, bóle mięśni, karku, barków, dolnych partii kręgosłupa. Niejednokrotnie sądzimy, że jest to przyczyną rozwoju stanu zapalnego, tak, ale do rozwoju tego stanu zapalnego przyczynił się między innymi głównie stres. Owrzodzenia układu pokarmowego, skurcze, zespoły z nadwrażliwością jelit. Tak, i tutaj nawiążę do pana doktora, który był moim przedmówcą. Sytuacja, kiedy pacjent, prawda, deklaruje, że jego objawy są związane ze stresem, jest istotna. Istotny jest również sposób i chęć załagodzenia tego stresu. To wtedy mówimy o działaniu właśnie przyczynowym. Obniżenie odporności i choroby infekcyjne związane. Niejednokrotnie widzimy, że po całodziennym wysiłku lub całodziennej sytuacji stresowej, kiedy przychodzi nam odreagować, wówczas czujemy, że na przykład rozwija nam się jakiś rodzaj infekcji, czujemy rodzaj obciążenia, zmęczenia, które również następnego dnia mogą skutkować jakimś rodzajem obniżenia wydolności i ogólnej wydajności. Nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, depresje i nerwice. Zwiększenie ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Przewlekły stres jest ogólnie neurotoksyczny. Powoduje zahamowanie neurogenezy. Zakłóca plastyczność neuronalną. Prowadzi do atrofii hipokampów, drodzy Państwo. To, co widzimy u osoby zestresowanej, a więc zaburzenia funkcjonowania pamięci bliskiej, zaburzenia możliwości zapamiętania okoliczności związanych z daną sytuacją czy przebiegiem danego dnia. Wszystko to wynika właśnie z reakcji stresowej. Dziękuję Państwu. Życzę Państwu, aby codzienne Państwa dni przebiegały właśnie bezstresowo. Dzięki między innymi tym roślinom, które zostały wymienione wcześniej, rośliny, które dodatkowo są stosowane w okolicznościach występowania stresu, są liczne, będą omawiane po przerwie. Dziękuję Państwu. Życzę zdrowia.